Witam Was w moim kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, chociaż nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej, kiedy mamy taką piękną jesień za oknem. Dzisiaj zapraszam Was na taki mieszany haul. Będzie trochę kosmetyków, trochę ubrań i pojawią się nawet buty. Także będzie bardzo, bardzo dużo nowości, takich jesiennych nowości. Także jeżeli Was ten temat interesuje, to zapraszam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. Wybaczcie mi mój głos i ewentualny kaszel, ponieważ cały czas męczy mnie choroba i niestety nie mogę z niej wyjść i ten kaszel bardzo, ale to bardzo mnie dusi. A zaczniemy może od pielęgnacji, ponieważ ostatnio musiałam uzupełnić swoje zasoby kosmetyków i trochę tych nowych rzeczy się pojawiło. Na początku, może coś innego. Coś do mycia twarzy. Jest to ten żel aloesowy z Holika Holika. Wziąłam sobie tę wersję do twarzy, bo jak wiecie, jest jeszcze ten taki żel do całego ciała i jeszcze jeden do włosów. Nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy nie miałam tych produktów, a już chyba z 1000 razy przymierzałam się do tego, żeby kupić i wypróbować ten żel z aloesu. Pianka do oczyszczania twarzy z ekstraktem z aloesu nadaje się do wszystkich rodzajów skóry. Aktualnie używam innego żelu z La Roche-Posay, takiego niebieskiego, w tubce. Natomiast lubię mieć dwa żele, ponieważ jeden stoi na umywalce, drugi pod prysznicem i właśnie jeden z nich wyląduje w którymś z tych miejsc. Pozostajemy w tematyce pielęgnacji. Mam tutaj krem. Jest to krem z Recibo. Ja już wcześniej miałam jeden ich krem. Całkiem nieźle mi się sprawdził, aczkolwiek jedyny minus jak dla mnie tych kremów to zapach. Wcześniej miałam ten krem odżywczy, teraz sobie kupiłam miejski krem ochronny, bo wydaje mi się, że ma przyjemniejszy zapach. Plus ogromny za piękne opakowanie. Od razu lepiej kupuje się kosmetyk, który jest fajnie zapakowany i wygląda naprawdę bardzo porządnie. Ten krem zawiera olej z otrąb ryżowych, olej z kiełków pszenicy, co tu jest jeszcze fajnego, oliwę z oliwek, ekstrakt z miechunki i kwas hialuronowy. Jestem bardzo ciekawa, lubię te kremy, są bardzo smukłe, fajnie się mieszczą w kosmetyczce, ładnie nawilżają skórę. Czego chcieć więcej? Kiedy już dbamy o odpowiednie nawilżenie naszej buzi, warto by też pomyśleć o okolicach pod oczami. Skończył mi się krem, mój ukochany krem Znakomi, ale spokojnie. Tadam! Nowe opakowanie jeszcze w folice. Skusiłam się, ponieważ w Hebe, tak w Hebe, było chyba minus 40% na kosmetyki Nakomi. I tak naprawdę wcale nie miałam ochoty kupować tego kremu, w sensie nie planowałam, bo kupiłam wcześniej w innym sklepie inny, ale te 40% mnie skusiło, więc już od razu mam zapas. Nie wiem do końca, do kiedy trwa ta promocja. Ja byłam na zakupach w sobotę. Wy ten film będziecie oglądać jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno w tym tygodniu, także być może jeszcze ta promocja jest. Postaram się wstawić ten film jak najszybciej, żebyście mieli okazję jeszcze z tej promocji skorzystać. No właśnie, wspominałam, że nie planowałam kupować tamtego kremu, bo dosłownie chwilę wcześniej byłam w innym sklepie i kupiłam ten krem, więc jakby teraz już jestem zaopatrzona w kremy pod oczy na dobre kilka miesięcy. To jest krem również z Recibo. Ten krem zawiera w sobie olej arganowy, kofeinę, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z nasion dyni, wyciąg z korzenia rabarbaru i mnóstwo, mnóstwo innych dobroci. Także bardzo, bardzo się cieszę i ogromny plus dla tej firmy za ten krem jest pompce, czyli to, co ja lubię najbardziej. Nie lubię za bardzo grzebać palcem w słoiczkach, jest to dla mnie trochę niehigieniczne, a nawet bardzo i niepraktyczne, szczególnie jak się ma długie paznokcie, to wiadomo, że ten krem zawsze gdzieś tam pod tym pazurem się zbiera. To jest zdecydowanie najlepsza forma kremu, jak dla mnie. Dajcie znać, co sądzicie i czy używałyście kiedyś tego kremu pod oczy, no bo ja go kupiłam po raz pierwszy. Cały czas pozostajemy w temacie uzupełniania moich zapasów kosmetycznych i ostatnio skończył mi się suchy szampon, więc zaopatrzyłam się w nowy. Mój ukochany szampon z Batiste. Pierwszy raz mam tę wersję, jestem bardzo ciekawa, to jest podobno jakaś limitowana edycja. Użyłam go dzisiaj, tak. I powiem Wam, że pachnie bardzo ładnie, no a działa jak wszystkie inne pozostałe z tej serii. Ale czy on nie jest śliczny? Przecież wiadomo, że taki suchy szampon kupujemy oczami, prawda? Czy tylko ja tak robię? Wybaczcie, zrobiło się nieco ciemniej, ale po prostu słońce tak strasznie waliło, że myślałam, że się ugotuję, więc musiałam zasłonić okno. Mam nadzieję, że Wam to nie za bardzo przeszkadza. Kontynuując, kupiłam
płyn do kąpieli. Teraz, kiedy zaczyna się ten sezon jesienny, zimowy, zdecydowanie częściej mam ochotę wygrzać się w wannie, bo ja jestem zdecydowanie ciepłolubnym stworzonkiem i uwielbiam gorącą wodę, ale zawsze brakuje mi czegoś, co mogę sobie dolać do kąpieli, do wody, żeby właśnie była fajna piana i przepiękny zapach. Zazwyczaj kończy się na tym, że mam swój żel pod prysznic, który wyciskam i on się później kończy i później nie mam się czym umyć, więc tak, stwierdziłam, że muszę mieć osobny kosmetyk, który sprawi, że moja kąpiel będzie super fajna i bardzo odprężająca. I w końcu udało mi się znaleźć coś, co wydaje mi się będzie całkiem fajnym kosmetykiem. Jest to płyn do kąpieli, może być również żelem pod prysznic, w końcu mydło to mydło, z firmy I Love. Nie znam tej marki, nie mam pojęcia, co to jest za płyn. Skusił mnie, szczerze mówiąc, zapach oraz słodkie opakowanie. No cóż, jestem kobietą, kupuję oczami. Ma cudowny, ale to cudowny, miętowo-czekoladowy zapach. I już ostatnim kosmetykiem, który mam Wam do pokazania, jest krem BB. Bardzo często pytacie mnie, jaki mam podkład na twarzy, co mam na twarzy. To jest krem BB. Cały czas. Od wakacji ubiegłego roku, czyli już 2 lata minęły tak naprawdę, odkąd przestałam używać podkładów. Naprawdę nie mam ani jednego podkładu, używam cały czas kremów BB. I aktualnie używam tego kremu BB, to już jest moje drugie opakowanie, naprawdę polecam. To jest Misha Signature Real Complete SPF 25 i kolor to jest 21 Light Pink Beige. Bardzo, bardzo fajny krem. Jeżeli oglądacie moje filmy w miarę regularnie, to wiecie, że wcześniej używałam też kremu BB z Miszy, tylko tego czerwonego w tubce. I on też jest bardzo fajny, natomiast tamta seria ma dosyć taką chłodną tonację, bardziej ziemistą, a te są zdecydowanie żywsze, bardziej takie ciepłe. I powiem Wam, że całkiem fajnie mi się sprawdza zarówno ten, jak i tamten. Jedyny minus tego to to, że to jest twarde opakowanie i niestety nie możecie wyciągnąć produktu do samego końca, więc trochę się go na pewno tu marnuje, co jest dosyć przykre. Kupiłam go w Contigo, bo też o to często pytacie, i z tego co pamiętam, co widziałam, to są teraz promocje właśnie na te kremy BB, zarówno ten różowy, jak i tamten czerwony. Także jeżeli macie ochotę wypróbować, znowu nie wiem do kiedy trwa ta promocja, po prostu widziałam, że są zniżki, to lećcie do Contigo, może jeszcze upolujecie go trochę taniej. No dobra, to teraz już przejdziemy do tego, co jest w tej torbie, bo są tu prawdziwe perełki i od razu mówię, że będę Wam je po prostu wyciągać, pokazywać, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć je na mnie, to zapraszam Was, myślę, że już niedługo pojawi się lookbook z tymi rzeczami, także tam będziecie mogli to wszystko obejrzeć, a teraz Wam po prostu tutaj takie na szybko zaprezentuję. Pierwszą rzeczą jest sweter. Uwielbiam ten sweter i wydaje mi się, że kupię jeszcze jeden, bo jest taki karmelowy, jest jeszcze czarny i szary i one są... O, właśnie spadła mi bransoletka. Te swetry są świetne z jednego prostego powodu. Po pierwsze, są długie, sięgają Wam aż za pupę. Powiedziałabym nawet, że dosłownie 5 cm brakuje im, żeby były swetro-sukienką. Więc jeżeli macie jakąś taką halkę, ewentualnie jakąś taką dłuższą, prostą sukienkę, to możecie sobie narzucić na to ten sweter i będzie ok. Po drugie, ma golf, który jest luźny. Jak wiecie, ja mam problem z golfami, ponieważ one mnie duszą. Ja nie mogę nosić niczego, co jest bardzo przylegające do szyi. I te golfy nie przylegają bardzo do szyi, chociaż ją otulają, więc jakby gardło jest zabezpieczone, ale się nie dusicie. Także to jest naprawdę ogromny plus, więc jeżeli Wy też macie taki problem z golfami, to te są super. I coś, co też mi się bardzo podoba, to taki akcent ozdobny przy rękawach. Są troczki. Fajne, co? Kosztował 139 zł, ja mam go w rozmiarze S. M-ka też jest fajna i też na mnie dobrze leżała, natomiast wydaje mi się, że ten się i tak rozciągnie po praniu, po noszeniu, więc jakby stwierdziłam, że i tak zejdę pewnie z S-ki do M-ki, więc nie ma sensu kupować większego, no bo on, wiadomo, się rozciągnie. Macie jego numer, także jeżeli będziecie mieli ochotę go namierzyć, to tak zdecydowanie będzie Wam
łatwiej, także możecie zapauzować, spisać numer i do dzieła. Znaczy do zakupów. Przed chwilą przewróciłam aparat, więc prawdopodobnie jesteście w zupełnie innym położeniu. Trudno się mówi. Kolejną rzeczą, jaką udało mi się upolować, jest taka jeansowa koszula. Bardzo mi się spodobała, ma bardzo fajny kolor, zdecydowanie bardzo fajny dekolt. Jest taki wycięty niby w serek, ale nie jest bardzo głęboki, więc super. Tutaj ma kieszonkę oczywiście z długim rękawem, który można sobie delikatnie skrócić i go podpiąć. Kosztowała 109 zł i uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Guziki to zatrzaski, co też jest super, bo zapinanie pójdzie zdecydowanie łatwiej. Dwie kieszonki i właśnie taki fajny jeans. Bardzo mi się podobała. Nie jest sztywna, tylko wiecie, jest taka bardzo milutka, lejąca się. Łapcie numer. Jeżeli macie ochotę zobaczyć ją z bliska, to już będziecie wiedzieć, czego szukacie. I już ostatnią rzeczą, którą mam Wam do pokazania z Zary, jest płaszcz. I to chyba płaszcz, który jest najpiękniejszym płaszczem, jaki miałam kiedykolwiek w swoim życiu. Wygląda tak. Zacznijmy od kaptura. Tu jest oczywiście futerko sztuczne. Misiu. Co mi się najbardziej podoba w tym płaszczu? No właśnie to, że ma kaptur, bo zazwyczaj płaszcze kapturów nie mają. No i co wtedy? Głowa Wam marznie, deszcz Wam pada. To nie jest fajne. Kolejna rzecz, która po prostu sprawia, że ja się zakochałam w tym płaszczu, są te guziki, które są tak urocze, to już trzeba lubić oczywiście, ale one są tak przeurocze i kojarzą mi się z dzieciństwem. Moja mama kiedyś, jak robiła na drutach mi jeszcze różne tam właśnie kurteczki, płaszczyki, sweterki, to montowała mi takie guziki i to jest takie słodkie. Płaszcz jest zasuwany, ma dwie kieszenie, przy rękawach ozdobne guziki. Zdarza się teraz tak bardzo dużo pięknych płaszczy. Jest jeszcze jedna taka kurtka, która bardzo mi się podoba. Czarna, krótka, taka matowa. Oj, wzięłabym ją bardzo chętnie, przygarnęła, ale to już chyba za dużo pieniędzy by było. Tak. Trzeba znać umiar. Koniecznie sprawdźcie ten płaszcz. Podaję Wam numer, żeby nie było, że nie możecie go znaleźć na stronie czy w sklepie. Rozmiar M wzięłam dlatego, że po prostu chciałam, żeby jeszcze mi się tutaj zmieścił jakiś ciepły, gruby sweter pod to. Już powoli kończymy. Obiecałam Wam buty, więc będą buty. Ostatnio zrobiłam sobie zamówienie internetowe w dwóch sklepach. Pierwszy to jest René, drugi to jest Dizzy. Na Dizzy nie kupowałam już łomatko tyle lat. Dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sklep taki internetowy z butami. Powiem Wam, że ja nie do końca lubię sklepy internetowe, jeżeli chodzi o buty. W ogóle sklepy internetowe. Wolę coś sobie wymazać w sklepie, przymierzyć, założyć, zobaczyć, podotykać i jakby ocenić na miejscu od razu. Ale nienawidzę też z drugiej strony kupować butów. I nienawidzę szukać butów w sklepie, więc stwierdziłam, że okej, zamówię sobie przez internet. No i zamówiłam 3 pary. Zaczniemy od René. Stamtąd mam 2 pary. Pierwsza wygląda tak. Bardzo mi się spodobały te buty, ponieważ są takie proste, pasują praktycznie do wszystkiego i miałam nadzieję, że będą wygodne. I powiem Wam, że one czasem są wygodne, dla mnie czasem nie. I właśnie nie wiem, od czego za bardzo to zależy, bo być może to jest wina, nie wiem, mojej stopy, bo raz, jak w nich chodziłam, to po ściągnięciu miałam straszny problem ze stopą. Dosłownie nie mogłam chodzić, nie mogłam na niej stawać przez 2 dni. Bardzo mnie bolała. Natomiast zrobiłam sobie od nich przerwę, założyłam je ponownie, przechodziłam cały dzień na zakupach i w ogóle żadnych skutków ubocznych, więc nie wiem za bardzo, o co chodzi. Druga para butów też taka bardzo, bardzo zwyczajna, bo ja jednak takie zwykłe buty kupuję, żeby pasowały do wszystkiego i żebym mogła faktycznie często w nich chodzić. To są takie botki klasyczne, które możecie spotkać w dosłownie każdym sklepie, w H&M-ie, w Pull&Bear, pewnie w Stradivariusie, pewnie we wszystkich sklepach, bo to jest taki model, który chyba już od wielu, wielu lat pojawia się co sezon. Niewielki obcas, w środku mamy ocieplenie, co jest bardzo, bardzo fajne, bo jednak jest to jakiś dodatkowy atut, nie musimy wkładać grubych skarpet. Tutaj z boku jest gumka, są fajne, rozciągliwe. Jedyny minus, no niestety, to jest właśnie jakość tanich butów. Jest czubek, który bardzo się łamie, czego Wy pewnie teraz nie widzicie w kamerze, ale
no niestety, jak but się zgina, to tutaj zostaje takie brzydkie zagięcie. No ale z tym się akurat nic nie zrobi, po prostu tak jest i już. I już ostatnia para, z której jestem najbardziej chyba zadowolona, której szukałam od tamtego sezonu, od tamtego roku, są kozaki z Dizzy. Długie, długie kozaki pod za kolano tak naprawdę. Tutaj mają troczki, które po prostu chyba nie służą ku niczemu, ponieważ one cały czas się rozwiązują i nie trzymają raczej nogi, ale jakby but sam w sobie trzyma się na nodze, więc po prostu wydaje mi się, że to jest taka ozdoba, żeby sobie zawiązać na kokardkę i żeby było, ale jakby wydaje mi się, że one nie są zbyt funkcjonalne, przynajmniej u mnie. Wygląda ten bucik tak, o, tak sobie zarzucę, zwykły, prosty, czarny, bardzo mi się podoba, fajny obcas i ten motyw z perełkami. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Ten model to jest jedyny model, który chyba tak naprawdę pasuje na mnie. Długo szukałam takich butów, ponieważ ja mam dosyć specyficzną budowę i moje łydki są dosyć duże, po prostu. I niestety na Renę chyba nie ma żadnych butów, które by mi pasowały, szczególnie no ja mierzyłam swoją łydkę, obwód łydki, porównywałam z butami i chyba żadnych tam nie znalazłam takich, które by spełniały moje oczekiwania i były w dobrym rozmiarze, żeby wlazły mi na nogę. I na Dizzy właśnie znalazłam te, także jeżeli macie problem z łydkami, bo macie je trochę bardziej obszerne niż modelki, które prezentują te buty, to na Dizzy możecie sobie sprawdzić. Ja jestem bardzo zadowolona, polecam. Te buty są ocieplane. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Może czymś się zainspirowaliście, może akurat czegoś potrzebowaliście z takich rzeczy i ja Wam podsunęłam, gdzie możecie to znaleźć. Jeżeli tak, no to super. Pamiętajcie o tym, żeby wejść na mojego Instagrama. Link zostawiam Wam w opisie. I co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!